interesuje. Jak zwykle najładniejsze. Nie, to chciałbym. Jeżeli jest możliwość, to powyżej dwumetrową, 2,20, jeżeli byśmy coś wybrali z takich drzew. Proszę pana, co pan sądzi o tej akcji lasów i Regionalnego Centrum Krzyżowskiego? Proszę panią, to jest chyba jedna z najbardziej trafionych akcji w miesiącu grudniu. Z racji tego przede wszystkim dla spopularyzowania krwiodawstwa, a zarazem można zrobić prezent sobie w domu albo również swoim bliskim, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, bardzo trafiony pomysł. Dzisiaj, 16 grudnia, spotykamy się przed Białostockim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akurat dzisiaj w całej Polsce organizowana jest akcja Choinka dla Życia. No, trzeba powiedzieć, że jest to taki sposób podziękowania leśników za dar, którzy po prostu ludzie, krwiodawcy, osoby, które są chętne do dawania krwi, właśnie dzisiaj dają. Jak sami Państwo wiecie, ani krwi nie można ani wyprodukować, ani gdzieś wytworzyć. Jest to po prostu dar jednego człowieka dla wszystkich innych potrzebujących. Stąd przy współpracy z Narodowym Centrum Krwiodawstwa Lasy Państwowe zorganizowały taką akcję i dzisiaj jesteśmy na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku i tę akcję organizujemy, przeprowadzamy. Malutką, szukamy. Dobrze, zapraszam. Staram się systematycznie oddawać krew. No, akcja jest super, naprawdę zachęcająca do tego, żeby zdać krew, tak? Dostajemy fajne, świeże drzewko. Na pewno będzie pachnące w domu. Choinka kojarzy się nam ze świętami. Święta kojarzą się z darem. A dar również kojarzy się z krwiodawcami. To jest dar, który często ratuje życie, powraca chorym do zdrowia i według mnie jest to bardzo taka piękna klamra, która będzie z jednej strony pokazywała dawcom, jeśli będą patrzeć na tą choinkę, że jednak podarowali coś wspaniałego innym pod choinkę, a z kolei osoby, które otrzymały ten dar, może nawet ich rodziny będą wiedziały, że siedzą przy wigilijnym stole właśnie w pełnym składzie dzięki tym krwiodawcom, którzy do nas przyszli, oddali tą krew, a ta krew uratowała im życie. Także z tego powodu bardzo pięknie komponuje się ta akcja w ten przedświąteczny czas. Oddaję krew od około 2 lat, także niedługo. Dlaczego? Bo mogę komuś pomóc, tak? Po prostu. Moja krew się nadaje do celów leczniczych, więc dlaczego nie? A co pani sądzi o tej akcji Lasów Państwowych i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa? Jeśli to sprawi, że więcej osób odda krew, to jest to super akcja. A myślę, że akcja naprawdę zachęciła, bo dzisiaj są tłumy, więc bardzo fajnie, na plus, jak najbardziej. Że tutaj jest dużo tych gałęzi. Jeśli to panu nie przeszkadza, możemy jeszcze... Ja do choinkę i tak wskazuję dalej, więc... Dobry dar i dobry pomysł. Tu jeszcze Ania fajną wybrała. Ta jest trochę niższa. I ona będzie smuklejsza w porównaniu do tej. No to nie zapytałem, czy nie wiem, jaka to będzie. Niech będzie ta. No, pierwszy wybór. To proszę bardzo. Dziękujemy. O tej akcji dowiedziałem jeszcze wczoraj. Kolega mi powiedział, że jak zdam, to przy okazji choinka będzie. Powiedziałem, że mi choinka nie jest potrzebna, więc to przywieź mi. A zdaję ogólnie do 18 roku życia, do 18. W zasadzie tylko dowód dostałem i już poszedłem zdać. Ile razy już pan oddawał? Liczy pan? Około 17 litrów, do 18 się zbliża, do trzeciej odznaki. Chciałem jeszcze raz podziękować, pogratulować, a przy tej okazji życzyć wszystkim dawcom dużo zdrowia, pięknych wrażeń i chwil pod choinką, powodzenia w nowym roku.
I oczywiście jak zawsze, żeby nigdy nasza pomoc im nie była potrzebna, żeby oni zawsze służyli pomocą i mieli to właśnie satysfakcję z tego, że tej pomocy udzielają i że inni dzięki temu spędzają Wigilię w pełnym rodzinnym gronie. Dziękuję. Warto krew oddawać, bo warto pomagać. Jak ktoś ma chęć pomagania innym, to warto przede wszystkim.